Na program zaprasza twórca receptury na szokująco dobrą ofertę z dodatkowymi kanałami i nową odsłoną internetu światłowodowego. Telewizja kablowa telcap Lubimy zaskakiwać. W piątek, 27 lipca, na terenie Parku Mazowsze odbyło się wydarzenie Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Zorganizowane przez prezydenta miasta Pruszkowa, Komendy Powiatowe Straży Pożarnej i Policji, Pruszkowską Straż Miejską oraz Pływalnie Kapry. Akcja miała na celu dotarcie do świadomości najmłodszych. Najważniejsza rzecz to jest zwrócenie uwagi na to, że woda to jest żywioł, że ta beztroska. Yy... Podczas wakacji i korzystanie właśnie z takich otwartych akwenów wodnych, kąpielisk. Tutaj mamy zorganizowane kąpielisko, jest wyznaczone miejsce do kąpieli, ale niestety w okresie wakacji bardzo często dorośli. Nie zwracają na to uwagę, a dzieci beztrosko korzystają z różnych zbiorników wodnych, właśnie przygodnie kąpiąc się w niestrzeżonych akwenach wodnych, w niewyznaczonych kąpieliskach, i tam niestety najczęściej dochodzi do tragedii. Nie mogło jednak zabraknąć atrakcji. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli zobaczyć pokaz ratownictwa wodnego z udziałem ekspertów, wziąć udział w konkursie rzutu boją ratowniczą, czy przepłynąć się motorówką Straży Pożarnej. Najmłodsi, oprócz udziału w zabawach, mogli również przystąpić do konkursu plastycznego z ciekawymi nagrodami. Największym hitem imprezy okazała się jednak symulacja akcji ratowniczej z udziałem ochotnika, który miał za zadanie upozorować topienie się. Po pokazie dzielnemu śmiałkowi pogratulował sam prezydent miasta. Pogoda zdecydowanie dopisała, a samo wydarzenie przebiegało zgodnie z planem. Powinno również cieszyć, że organizatorzy już teraz planują kolejne wspólne eventy